Raz, 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 2017. Sprawdź to, sprawdź to, ja, ja. Chłopak był blisko, miał swoje marzenie. Koncerty, płyty, cisnął muzyczną karierę. Choć domu nie było, lekko wierzył w marzenie, że stanie któregoś dnia dumnie pewnie na scenie. Lekko w domu nie było, ojciec przepijał wszystko, często bywało przykrody. Tata nauczał pięścią, miał obraz pokoju z nadziei na przyszłość. Nim było zawarte wszystko, Tupak z dzielnicy West Coast. Nie miał pieniędzy, kradł z portfela mamusi. Nie słuchał o uczciwości, co mi będą smucić. Miał stary komputer, program z netu darmowy, mikrofon USB, słuchawki z nalepką Sony. Często się zrywał z lekcji, żeby pisać teksty. Ćwiczył warsztat tekściarski, miał swoje zasady. Pomimo młodego wieku pisał w sposób dojrzały. Potrafił być konsekwentny mimo kolegów subiekcji. Ja, ja, ja. Podejmiesz ryzyko, czy nic z tym nie zrobisz? Nie znaczy to nic, nie każdy tak kończy. Zmarnowane życie, czyli skończy. Jeżeli coś zacząłeś, to staraj się to skończyć. Na bitach kradzionych w jakości MP3 kładł swoje teksty, choć nie mieścił się w pętli. Każdy z utworów prosił o pomstę jakości. W końcu nagrywał na torze za 300 zł. Palił z ulicy trawę, czuł się jak raper. Nie ważę, że mógł ten hajs przeznaczać na pasję. Gdy zioma życie czytał z gatunku baśnie. Chciał wszystko, wierzył, że mu z nieba kiedyś skapnie. W starych Nike'ach, zajechanych dresach, zgrywał pozera przed kumplami na blokach. Miał duży z tym problem, alkohol lubił mieszać. Już kilkakrotnie wylądował w szpitalu po prochach. Pewnego dnia ziomek zaoferował kwasa, bo nie zdawał sobie sprawy, co to za jazda. Pasa została tak zwana zawieszka przejebka. Dziś na oddziale psychiatry rymuje do chlebka. Podejmiesz ryzyko, czy nic z tym nie zrobisz? Nie znaczy to nic, nie każdy tak kończy. Zmarnowane życie, czyli skończy. Jeżeli coś zacząłeś, to staraj się to skończyć. To staraj się to skończyć. Ryzyko po rodzicach, odziedziczył w genach. Nie liczył się z nikim, pierdolił czyś temat. Zainwestował w narkotyki, by wybić się z podziemia. Słuchał rapu, oglądał film o skurwielach. Fantazjował o wyższych sferach. Duży dom Ferrari, dziwki spełniające marzenia. Śniadania do łóżka w pięciogwiazdkowych hotelach. Loża VIP na stadionie, gdy gra Real. Pasjonowała go broń, marzył, by postrzelać. Postanowił zakupić własny arsenał. Para Uzi Glock, no i strzelba. Dębowa rękojeść, reszta wykonana ze srebra. Uważał się za prawdziwego gangstera. Ulice były jego, gdyby nie konkurencja. Po starciu można było tylko ciała zbierać. Dziś siedzi do żywocie i skończyła się kariera.